W ostatnim czasie hitem internetu stał się filmik, wywiad z 12-letnim Kamilem Stochem. Pamięta pan tamto nagranie? Akurat samego nagrania nie pamiętam, natomiast pamiętam ten konkurs, wiem co to były za zawody. No, pokazywali mi, znaczy pamiętać raczej nie pamiętam, bo to raczej było dawno temu nawet. Nawet człowiek nie wiedział, że w ogóle ktoś tak naprawdę nagrywał, bo to... To był puchar RMF-u, to było, ojejku, dawno temu i wiem, że wtedy wygrał wśród seniorów, wygrał dzisiejszy asystent trenera Hongachera, a człowiek, z którym pracuję, jest odpowiedzialny za nasze kombinezony, czyli Michał Doleżal. Zgadza się pan z wszystkimi teoriami, które wygłaszał tamten junior? No pewnie tak, no. Część trochę się zmieniło od tamtej pory. Zmieniło się też trochę moje myślenie, doświadczenia mam więcej. Natomiast chyba zasada i tak naprawdę jakieś swoje wartości pozostały te same. Tak, dawno temu to było, ale ciekawe, strasznie, tak ciekawe, no. Czyli wybicie to czysta przyjemność, a lądowanie jest najtrudniejsze, bo nie zawsze się udaje. Otóż to. Jak widać na załączonym obrazku, czasami u mnie.